koncertowe otwarcie stadionu i boisk treningowych, a także koncertowa gra na boisku. Tak można podsumować sobotni wieczór w Niecieczy. Wielkie otwarcie miało swoją świetnie zaplanowaną oprawę. Do pełni szczęścia potrzebna była także dobra postawa na boisku. Zakończyło się zwycięstwem 2-1. Podopieczni trenera Czesława Michniewicza konsekwentnie realizowali taktykę na ten mecz, czyli żelazna defensywa i kontrataki na bramkę Arkadiusza Malarza. Legia jest Legia, obojętnie w jakim składzie gra i dlatego dzisiajśmy się musieli bardzo dobrze przygotować, jeśli chodzi o defensywę, bo wiedzieliśmy, że Legia się będzie utrzymywać więcej na piłce. No i tak i było. No i dla nas było ważne, że dobrześmy bronili i wychodzili do tych kontier i udało się nam tam zrobić dwa karne i z tego strzeli dwie bramki. Trener nam zawsze mówi, że teraz dogra lepiej z piłką, nie zawsze wygrywa i nam się to potwierdza. I dobrze bronimy cały zespół i wygrywamy. Piłkarze Termaliki dwukrotnie wywalczyli rzuty karne. Pierwszego wykorzystał Wlastimir Jovanović, a drugiego Wojciech Kędziora. W ostatniej minucie meczu Nemanja Nikolić wpisał się na listę strzelców. Niewiele to jednak zmieniło, ponieważ Legia nie miała już wystarczająco dużo czasu, aby choć spróbować wyrwać Termalice remis. Trener Michniewicz nie był jednak zadowolony, że znów jego podopieczni stracili bramkę w doliczonym czasie gry. Żałuję bardzo, że po raz kolejny straciliśmy bramkę już w doliczonym czasie gry. Wkrada się nerwowość, tak było już w kilku meczach, a na szczęście dla nas bez konsekwencji punktowych. W 20 minucie z boiska zszedł Samuel Stefanik, który nie najlepiej się poczuł. Ostatecznie pojechał do szpitala na badanie, jednak nic poważnego się nie stało. Zadebiutował za to ściągnięty ze Sztyły Bukareszt Guilherme. Tak do końca nie wiemy, co się stało Stefanikowi. Musieliśmy szybko zrobić zmianę, wszedł Guilherme. Ale na szczęście dla nas dobrze się wkomponował w drużynę. Za dużo w ofensywie nie miał możliwości pokazania się, ale za to w defensywie z Plewą bardzo dobrze współpracował, bo ta prawa strona Legii dzisiaj była dla nas bardzo, bardzo groźna. Jednym z bohaterów sobotniego spotkania był bramkarz Słoni Krzysztof Pilarz. No, cała drużyna się starała, żeby ten mecz wygrać. Każdy dołożył jakąś cegiełkę do tego, że się udało wygrać z mistrzem Polski. Także na pewno to bardzo cieszy i na pewno gdzieś tam będziemy się cieszyć. W tabeli Termalika jest na trzecim miejscu i ma dokładnie tyle samo punktów, co pierwsza Jagiellonia Białystok i druga Lechia Gdańsk. W piątek o 18:00 piłkarze trenera Michniewicza pojadą do Chorzowa, gdzie zmierzą się z miejscowym Ruchem. Legia Warszawa po porażce z Termaliką szybko musi się otrząsnąć, ponieważ już w środę pierwszy mecz w fazie grupowej Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund.